Dzień dobry, dzieci! Dobrą historię z 4 rozdziału książki Czy naprawdę misjonarze się nie boją? Pod tytułem Dlaczego zgasły światła? Przeczyta wam ciocia Maria. Słuchajcie uważnie. Lepiej się pospieszmy. Zbliża się ogromna ulewa. W drzwiach klasy stanął Fan, pomocnik kucharza podróżujący z misjonarzem. Pastor Jackson zamiast odpowiedzi w roztargnieniu pokiwał głową z nadczytanych zapisków, których analizowanie całkowicie go pochłonęło. Fan spojrzał w okno. Od południa nadciągały ciemne chmury. Jeśli mieli dotrzeć do domu przed zmierzchem, to powinni wyruszyć niezwłocznie. Mieli do przejechania ponad 30 kilometrów, a spora część trasy była wyjątkowo trudna, nawet przy dużo bardziej sprzyjającej pogodzie. Pastor Jackson pospiesznie spakował do teczki swoje dokumenty i notatki. Pożegnał się z nauczycielem i podbiegł do samochodu. Fan już tam na niego czekał. Pierwsze krople deszczu uderzyły o dach, zanim jeszcze zdążyli ruszyć. Misjonarz zapalił silnik jednocześnie z donośnym grzmotem i oślepiającym błyskiem pioruna. Jechali w milczeniu. Po dachu i szybach coraz silniej bębniły wielkie krople deszczu. Samochód ostrożnie sunął piaszczystą drogą. Misjonarz uśmiechał się do siebie na myśl o powrocie do domu. Wiedział, że będzie czekać na niego smaczne jedzenie, gorąca kąpiel i wygodne własne łóżko, a co najważniejsze żona i mała córeczka Denezy. Gdy wyjeżdżał, dziewczynka miała lekką gorączkę i zastanawiał się, jak miewa się teraz. Deszcz nabierał na sile. Pastor Jackson był zadowolony, że większa część ich trasy prowadzi w dół wzgórza. W takich warunkach po piachu jazda pod górę byłaby dużo trudniejsza. Ale podłoże było tak rozmiękłe od deszczu, że nawet jadąc w dół, koła ślizgały się i chwilami, aż trudno było utrzymać się na wąskiej drodze. Na szczęście pozostało już tylko kilka kilometrów, a za chwilę mieli dotrzeć do dużo lepiej utrzymanej i szerszej drogi. Misjonarz mocno ściskał kierownicę i wydawał się być bez reszty pochłonięty prowadzeniem, jednak wciąż niepokoiła go jedna myśl. Czy woda w rzece Kuja nie zaleje dziś mostu? Wiedział, że przy tak ulewnym deszczu jak dziś jest to możliwe. Często musiał przekraczać most na wpół zanurzony w błotnistej wodzie. Jeśli ulewa nie ustanie, to prawdopodobnie dziś czekają ich takie same warunki. Trudno, pomyślał. Niezależnie od wszystkiego, chcę jeszcze dziś dotrzeć do domu. Żona i córka oczekiwały jego powrotu właśnie dzisiaj, a on nie chciał, aby się martwiły. Trzask! Kolejny piorun uderzył nieopodal. Burzowe chmury zagęściły wieczorny półmrok, który prędko zamieniał się w tak intensywne ciemności, że pastor musiał włączyć światła w samochodzie. Obawiał się, że w ciemnościach może przegapić zjazd do wioski. Nagle coś pojawiło się na drodze tuż przed jego samochodem. W rzęsistym deszczu trudno było rozpoznać kształty, więc misjonarz, obawiając się, czy nie jest to człowiek, z całej siły nacisnął hamulec. Na śliskiej nawierzchni pojazd nie zatrzymał się od razu, lecz wpadł w poślizg. Chociaż pastor bardzo się starał, nie udawało mu się utrzymać samochodu na drodze. Zsuwał się coraz bliżej krawędzi, aż ostatecznie zatrzymał się na samym skraju drogi. Postać przed samochodem okazała się być świnką, spokojnie drepczącą przez błoto. Zwierzę zupełnie nie przejęło się nagłymi manewrami, które zaczął wykonywać samochód, i pobiegło dalej, zostawiając misjonarza i Fana w niezwykle trudnej sytuacji. Pastor Jackson próbował wycofać samochód, aby wrócić na drogę, lecz tylne koła tylko kręciły się w miejscu, zakopując się coraz głębiej w błocie. Przez chwilę
Obaj mężczyźni siedzieli nieruchomo, zastanawiając się, co dalej uczynić. Deszcz wydawał się zacinać jeszcze gwałtowniej niż przed chwilą. Wykopywanie samochodu z błota w taką pogodę nie było przyjemnością, ale nie mieli wyboru. Lepiej wrócić do domu przemokniętym, niż spędzić noc w samochodzie, rzekł pastor do siedzącego obok chłopaka, a tamten przytaknął. Misjonarz założył swój płaszcz przeciwdeszczowy i wyszedł na zewnątrz, aby zorientować się w sytuacji. Szybki rzut oka wystarczył, by zyskać pewność, że we dwóch nie zdołają wyciągnąć samochodu. Dokładniejsze oględziny tylko go w tym utwierdziły. Koniecznie potrzebowali pomocy. Pukając do okolicznych domów i opisując ich przygodę, zgromadził grupę mężczyzn gotowych im pomóc. Pod tylnymi kołami zostały ułożone liście i ścięta trawa, a dwa długie drągi zamocowane tak, aby podważyć samochód. Chociaż wszyscy pracowali tak sprawnie, jak tylko pozwalała na to sytuacja, minęła cała godzina, zanim samochód ruszył z miejsca. W tym czasie półmrok spowodowany burzą zamienił się w nieprzeniknione nocne ciemności. Misjonarz i Fan, serdecznie podziękowawszy swoim wybawcom, przemoczeni do suchej nitki, z powrotem usiedli w samochodzie. Po bezskutecznej chwili manewrowania kluczykiem w stacyjce spojrzeli na siebie z niepokojem. Dlaczego nie działają światła? Czyżby bezpiecznik się przepalił? Pastor prędko wymienił go na nowy, lecz światła dalej nie działały. Z latarką w ręku sprawdził przewody elektryczne, jednak wszystko wydawało się być w porządku. Przez następną godzinę sprawdzał wszystkie inne możliwości, nadal bez skutku. W końcu poddał się. Jeden z mieszkańców wsi zaproponował im nocleg. Pastor Jackson pomyślał o swojej rodzinie. Będą się bardzo martwić, bo nie zdążył do domu przed sabatem. Ale skorzystanie z proponowanej gościny wydawało mu się być najrozsądniejszym rozwiązaniem. Zanim usnął, w modlitwie powierzył swoich bliskich niebieskiemu Ojcu. Raz za razem powracało do niego pytanie, dlaczego przydarzyło się to akurat teraz, gdy powrót do domu był dla mnie tak ważny? Rankiem Fan przygotował szybkie śniadanie, po którym mężczyźni ruszyli w dalszą drogę. Niebo wypogodziło się. Jazda w świetle pogodnego poranka była nieporównanie przyjemniejsza od tej w wieczornym deszczu. Niebawem dotarli do rzeki. Obaj patrzyli oniemiali na most, a właściwie na to, co z mostu pozostało. Cała jego środkowa część była zarwana. Przy obu brzegach sterczały smętne kikuty, a po środku ziała przepaść wypełniona rwącą wodą. Przed wjazdem na most stał Afrykanin, który powiedział im, że most zerwał się wczoraj po południu w czasie burzy. Pastor Jackson i Fan spojrzeli na siebie bez słowa. Właśnie czekamy na służby, które już są w drodze, aby założyć tymczasowy most, poinformował Afrykanin uspokajająco. Oczekując przybycia ekipy remontowej, misjonarz myślał o wydarzeniach ostatniej nocy. Gdyby światła w samochodzie nie odmówiły posłuszeństwa, z pewnością kontynuowaliby podróż nocą. Z pewnością wjechaliby na most. Pomimo zapalonych świateł, ulewny deszcz ograniczał kierowcy widoczność na tyle, że zapewne jechałby po moście, nie zdając sobie sprawy, że jego środkowa część jest zerwana. Nie miałby najmniejszych szans wyhamować. Czyżby poznał przyczynę, dla której światła w samochodzie przestały działać? Fan, wyjdź proszę z samochodu i spójrz, czy światła działają. Pastor Jackson przekręcił kluczyk. Fan, stojąc przed samochodem, z uśmiechem kiwnął głową.